Ze zdumieniem patrzyłem na żałosne zachowanie pani premier Beaty Szydło przed wyjazdem do Rzymu, kiedy groziła, że nie podpisze uroczystej deklaracji w 60-lecie traktatów rzymskich. To było rzeczywiście zaskakujące i żałosne zarazem. Myślę, że wszyscy w Polsce odetchnęli z ulgą, kiedy się okazało, że było to tylko straszenie i prężenie muskułów, które niestety, ale ten rząd ma takie jak bocianie pięty. To jest kwestia braku odpowiedzialności w istocie za własne słowa. To jest brak powagi, jaki coraz mocniej widać w działaniach rządu. To jest kompletny brak umiejętności dyplomatycznych i wreszcie zrozumienia, gdzie jest polski interes narodowy. Premier we wtorek mówiła, że nie podpisze deklaracji rzymskiej, jeśli nie zostaną spełnione polskie postulaty. To dzień wcześniej już do wszystkich stolic został rozesłany tekst podstawowy, w którym te cztery akurat warunki polskie były uwzględnione. Uwzględniony nie dlatego, że Polska się bardzo postawiła, tylko dlatego, że w większości państw na tym zależało, na tym samym po prostu. Więc tego rodzaju zabawa z opinią publiczną, w tego rodzaju małe oszustwa, małe kłamstwa naprawdę nie ma sensu i na dłuższą metę zawsze ktoś mówi sprawdzam, więc nie warto tego robić.